burzliwych obradach kapituła dokonała wyboru laureata. Nie było to łatwe, albowiem każdy z nominowanych zasługuje na ogromne uznanie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię teraz werdykt kapituły, ale zacznę od wyróżnionych. Pani Danuta Łabęcka, sołtys wsi Skorochów, za działalność i inicjowanie przedsięwzięć na rzecz sołectwa Skorochów oraz aktywną współpracę ponadregionalną. Wielkie brawa, proszę Państwa. Pan doktor inżynier Tomasz Malczyk, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, za działania promujące i upowszechniające osiągnięcia nauki zarówno w kraju, jak i za granicą. Pani Agnieszka Niewiadomska, śpiewaczka operowa i pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I-II stopnia imieniem Witolda Lutosławskiego w Nysie. Za działania promujące Nysę na scenach muzycznych w kraju i za granicą. Wyróżniona również jest czwarta nominowana, czyli Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Nysa, za szczególne osiągnięcia sportowe oraz działania promujące Nysę zarówno w kraju, jak i za granicą. Chcę przekonać, że liczba 13 jest liczbą szczęśliwą, ponieważ 13 lutego odbywa się 13. edycja Frytona Nyskiego. Zgłoszono 13 kandydatów. Nieskromnie dodam, że urodziłam się 13. A statuetkę Frytona Nyskiego za 2009 rok otrzymuje istniejący od 13 lat zakład produkcyjno-handlowo-usługowy Alseco Spółka Jasna. Statuetka zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji przy wykorzystaniu najwyższych standardów europejskich oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Serdecznie wszystkim, a szczególnie kapitule, za ocenienie nas i wyróżnienie w Frytonie Nyskim za rok 2009. Nie ma ze mną tutaj współwłaścicieli, ale tak naprawdę taki mieli wcześniej zaplanowane wyjazdy i musieli się jednak tam udać. W ich imieniu również życzę wszystkiego najlepszego.